Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki, czyli przegląd nowości książkowych, które już pojawiły się w księgarniach lub też trafią do nich w najbliższych dniach. Zaczynamy od książki, którą już kiedyś czytałam. Czytałam ją kilka lat temu, dlatego że zdobyła nagrodę Bookera. I ta książka z początku bardzo ciężko mi szła. Naprawdę nie mogłam się jakoś w tę akcję wdrożyć i wciągnąć, ale kiedy zaskoczyło, okazało się, że książka jest genialna, naprawdę. O czym mowa? Jest to powieść Davida Grossmana Wchodzi koń do baru. Teraz została wydana ponownie w innym wydawnictwie, razem z najnowszą powieścią tego autora, czyli Gdyby Nina wiedziała. Mam tutaj obie, zobaczcie, w pasujących do siebie okładkach. Także Wchodzi koń do baru bardzo polecam, aczkolwiek książka dla cierpliwych. Ona opowiada o artyście stand-upowym, który zaprasza na swój występ dawnego znajomego. I podczas tego stand-upu, podczas tego występu, w sali pełnej ludzi, dokonuje pewnej wiwisekcji swojej przeszłości. Opowiada o bolesnych wydarzeniach ze swojego dzieciństwa. Bardzo ważna, bardzo ciekawa książka. Naprawdę warto się nią zainteresować. Ta najnowsza natomiast książka Davida Grossmana, czyli Gdyby Nina wiedziała, opowiada o trzech pokoleniach kobiet z jednej rodziny. Kobiety, które nie potrafią być matkami i córki, które nienawidzą swoich matek. Tak tutaj reklamują tę książkę. Jestem jej bardzo ciekawa. Widzę, że jest nieco grubsza niż poprzednia powieść tego autora. Także szykuje się niezła uczta literacka. Następna książka, która już się do mnie uśmiecha, to bardzo wyczekana powieść. Powieść, która też nie jest nowością, bo ona została napisana pewnie na początku XX wieku. To jest książka, która ma już swoje lata. Natomiast wydawnictwo Dwie Siostry zapoczątkowało tą powieścią nową serię wydawniczą, serię skierowaną dla osób dorosłych. Jak wiemy, wydawnictwo Dwie Siostry do tej pory wydawało książki dla dzieci. Tutaj ta, która już mi się wyłania, czyli Inwazja jaszczurów, jest książką dla dorosłych. Aczkolwiek, co jest w niej szczególnego? Otóż to, że ta seria książek dla dorosłych, podobnie jak właśnie Inwazja jaszczurów, będzie zawierała ilustracje. Ta powieść jest bardzo bogato ilustrowana, a co więcej, każdy rozdział jest napisany w nieco innym stylu i wydrukowany w nieco innym stylu. Właśnie tutaj otworzył mi się taki, który jest komiksowy. Później na przykład jest wydrukowany jako wycinki z gazety, inny jako badania naukowe itd., itd. A o czym jest ta powieść? O tym, że ludzkość odkryła na pewnej wyspie pewien gatunek zwierząt. Są to właśnie tak zwane jaszczury. I ludzkie dążenie do zysku oraz panowania nad światem doprowadza do niezbyt przyjemnych sytuacji. Bardzo Wam to polecam. Kolejna książka to też taka, którą już przeczytałam. Bardzo gruba, najgrubsza chyba z dzisiejszego zestawienia. Powieść Marka Elsberga, austriackiego pisarza, którego prawdopodobnie znacie z innych, równie obszernych powieści, tym razem Sprawa prezydenta. Jest to powieść, do której pisałam polecankę i rzeczywiście polecam ją. Ona mnie bardzo wciągnęła. To jest historia o tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zatrzymuje na lotnisku w Grecji byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przedstawia mu akt oskarżenia o zbrodnie wojenne. I ta sytuacja doprowadza do wielkiego kryzysu politycznego na skalę światową. Stany Zjednoczone za wszelką cenę, nie scenę, tylko no, za wszelką cenę chcą uwolnić byłego prezydenta, natomiast Trybunał Karny chce postawić go w stan oskarżenia i doprowadzić do procesu. W tym mamy młodą prawniczkę, która jest w Grecji po to, aby dopilnować prawidłowego przebiegu aresztowania. I ona zostaje wciągnięta w bardzo poważną, sensacyjną grę polityczną. Także mamy tutaj i pościgi, i wybuchy, i strzelaninę. Dużo, dużo się dzieje, ale pokazuje
nam ta powieść, do czego są gotowe posunąć się mocarstwa światowe, aby postawić na swoim. Kolejna powieść, którą mam przed sobą, jest to książka reklamowana w niektórych miejscach jako powieść podobna do tego, co pisze Sally Rooney, ta, która napisała Normalnych ludzi. To jest również powieść irlandzka, Snowflake, i jest tutaj reklamowana na okładce jako boleśnie autentyczna opowieść o wchodzeniu w dorosłość z dorosłymi na plecach. Opowiada o dziewczynie, która mieszka na wsi. To jest taka naprawdę prawdziwa wieś. Oni mają krowy, które ta dziewczyna musi doić na przykład przed wyjściem do szkoły. Także środowisko jest bardzo hermetyczne. Ona mieszka ze swoją mamą, która leczy się psychiatrycznie, ale ta mama nie jest w stosunku do niej jakaś przemocowa, z tego co przeczytałam na okładce. Ta mama naprawdę ją kocha i chciałaby dla niej jak najlepiej. Jest tam też wujek, który mieszka w przyczepie kempingowej na ogrodzie i przede wszystkim pije whisky. I jeszcze jest jakiś konkubent matki. Także powieść, która może być całkiem ciekawa. I ja jestem bardzo zaintrygowana opisem okładkowym na tej książce, więc na pewno niedługo dam jej szansę, tym bardziej, że jak prawdopodobnie pamiętacie, ja nie za bardzo przepadam za powieściami Sally Rooney. Twierdzę, że ja z nich już wyrosłam. Chciałabym się przekonać, jak ta autorka Louise Nylon będzie mi pasowała. Przechodzimy teraz do literatury faktu, ale jeszcze nie na stałe. To jedna książka, którą tutaj położyłam wcześniej. Jest to Wokół zbrodni Marioli Kłodawskiej. Ta autorka, z tego co wyczytałam, jest youtuberką, która ma bardzo znany kanał pod tytułem Kartoteka. I powiem Wam szczerze, że ja nigdy wcześniej jej nie słuchałam ani nie oglądałam jej filmów, ale ona zajmuje się, jak nazwa, jak tytuł wskazuje, przestępcami, zbrodniami, czyli porusza się w tematyce true crime. I ta książka jest zbiorem opowieści o różnych przestępstwach, ale mam nadzieję, że odpowiada także na pytanie, dlaczego morderca zabił, dlaczego sprawca porwał ofiarę, dlaczego ją torturował lub okaleczył. Tak bowiem podpisane jest zdjęcie autorki na okładce. Także chciałabym się dowiedzieć także dlaczego, a nie tylko co. Czyli chciałabym postawić bardziej na głębię psychologiczną postaci autentycznych niż tylko na sensacyjność opisów zbrodni. I jeszcze jeden kryminał, ale tym razem dla dzieci. Jedna z moich ukochanych serii, Pazury gniewu, Anny Starobiniec, to jest książka tłumaczona z języka rosyjskiego, która opowiada o borsuku, który jest policjantem w lesie, oraz jego pomocniku, borsukocie, który prawdopodobnie w przyszłości, kiedy borsuk przejdzie na emeryturę, przejmie rolę strażnika lasu i strażnika zwierząt. Tym razem wydarzyła się dość duża tragedia, ponieważ ktoś uprowadził kotkę, markizę, kotkę perską, w której podkochuje się borsukot. No, wydaje mi się, że będzie tutaj niezła jazda. Uwielbiam tę książkę przede wszystkim dlatego, że tutaj jest świetny humor, także świetny humor językowy. Czyli wielkie brawa dla tłumaczki tej książki, którą jest, już Wam powiem, Agnieszka Sowińska. Uwielbiam humor językowy w tych powieściach, a jeżeli ich nie znacie, to koniecznie przeczytajcie, bo to nie są tylko i wyłącznie książki dla dzieci. Jeszcze jedna książka dla młodszych czytelników, ale myślę, że może zainteresować też czytelników starszych. Ma tytuł Patchworkowce. Napisał ją Jarosław Murawski. I jest to książka o chłopcu, który żyje w takiej rodzinie nietradycyjnej, czyli patchworkowej, zszywanej z różnych części. Jego matka nie mieszka z ojcem tego chłopca. Bohater tej książki z dużym humorem opowiada nam o tej swojej rodzinie, ale on jest tutaj jej pełnoprawnym członkiem. On ma prawo głosu, on może decydować o różnych rzeczach. Książka też jest bardzo ładnie ilustrowana, zaraz Wam pokażę. I też, jeżeli chodzi o wydanie graficzne, też, zobaczcie, dość ciekawa, bo jest pisana różnymi kolorami, różną wielkością
czcionki. Ja już sobie ją podczytywałam i bardzo mi się podobała. Myślę, że w Polsce wiele jest takich rodzin poszywanych, patchworkowych, więc książka może zainteresować niejedną rodzinę, niejedną osobę. Przechodzimy dalej. Polska pisarka Wioletta Grzegorzewska opowiada historię, którą można by nazwać historią drogi, książką drogi. Otóż akcja polega na tym, że wiosną 2020 roku dobiegająca 50-tki pisarka wraz ze swoją córką postanawia przeprowadzić się z wyspy na kanale La Manche do Hastings. I ma tam umówione jakieś mieszkanie. Tuż przed wybuchem pandemii pakuje się i próbuje się przeprowadzić. Dlaczego próbuje? Otóż okazuje się, że to nagrane mieszkanie nie istnieje. I tak zaczyna się jej tułaczka po wynajmowanych mieszkaniach. Ona opowiada historię tutaj i pandemii, ale też historię osoby na emigracji. Książka bardzo współczesna, na pewno bardzo ciekawa. Dlaczego? Ponieważ wcześniej czytałam inną powieść tej pisarki, bardzo mi się podobała. Także mam tutaj gwarancję, że autorka naprawdę potrafi pisać i naprawdę potrafi budować ciekawe historie. Kolejny autor, dobrze już mi znany, myślę, że też zachwalany przeze mnie w filmach, bo wydaje mi się, że wspominałam o nim, kiedy opowiadałam o książkach na swojej półce, jest to Jarosław Rudisz. Książka Ostatnia podróż Winterberga. I to jest pierwsza tak bardzo gruba książka tego autora, jaką trzymam w ręku. Gdyby była cięższa, to już pewnie byłabym po lekturze. Natomiast w tej chwili nie byłam w stanie poświęcić jej tyle czasu i od razu usiąść i przeczytać. Dlaczego od razu usiąść? Bo zazwyczaj od książek Rudisza nie da się oderwać. Także naprawdę trzeba mieć kilka dobrych godzin na przeczytanie tej powieści. I to także jest powieść drogi. To jest powieść pociągowa, ponieważ właśnie w pociągu się dzieje. Mamy dwóch bohaterów. Jeden z nich jest czeskim emigrantem, a drugi to jest prawie stuletni mężczyzna, Vincent, właśnie Winterberg, który razem ze swoim tym znajomym wyruszają w podróż po Europie, kierując się Baedekerem pochodzącym jeszcze sprzed II wojny światowej. I szukają miejsc, szukają różnych wspomnień i ta książka właśnie odkrywa różne tajemnice skrywane przez tych mężczyzn. Przeglądałam ją oczywiście, bo już strasznie mnie do niej ciągnie i widzę, że jest napisane w taki sposób, że mamy bardzo dużo króciutkich rozdziałów, czyli prawdopodobnie będzie się czytało bardzo gładko, miło i przyjemnie, ale też będzie zostawiała bardzo dużo rzeczy do przemyślenia w głowie na później. I mam jeszcze tutaj chyba trzy książki, tak? Pierwsza z nich to Dzień bez Teleranka, książka o tym, jak żyło się w stanie wojennym. Bardzo bogato ilustrowana fotografiami. Książka, której bohaterowie są zwykłymi ludźmi i oni opisują, w jaki sposób przetrwali ten czas, co zmieniło się w ich życiu po wprowadzeniu stanu wojennego, jak wyglądały te pierwsze dni, bo te pierwsze dni najprawdopodobniej najbardziej pamiętamy, ponieważ wryły nam się w pamięć, ponieważ były traumatyczne. Więc książka dla tych, którzy przeżyli ten czas, ale myślę, że także dla tych, którzy mieli to szczęście, że jeszcze ich nie było na świecie, kiedy na ulicę w Polsce wyjechały czołgi. Piotr Oczko napisał książkę o Holandii. I powiem Wam, że ja o Holandii wiem bardzo mało. Byłam tam przejazdem, chyba jeden dzień, może dwa. Książka nazywa się Pocztówka z Mokum. I ja już się w tej książce zakochałam, kiedy ją po raz pierwszy otworzyłam. Ona wygląda przepięknie w środku, jest bogato ilustrowana. A książka to nie jest książka związana z podróżą, jedną podróżą, którą autor odbył po Holandii. Nie, absolutnie nie. Autor ten kraj zna bardzo dobrze, zna go od podszewki, interesuje się nim i w powieści tej, nie przepraszam, to nie jest powieść, to jest reportaż, to są 21 opowieści o Holandii i w tych opowieściach przedstawia nam i historię tego kraju, i malarstwo, odpowiada na bardzo, bardzo wiele pytań. Na przykład, dlaczego Holendrzy mają, czy mieli obsesję na punkcie sprzątania? Jak czytać seksualne aluzje
w dawnym malarstwie, w dawnej sztuce. Czy domek dla lalek może kosztować więcej niż cała kamienica? I kim jest ten pisarz z okładki? Także będzie to naprawdę fascynująca podróż po Holandii, po kraju, który ja znam przede wszystkim z malarstwa dawnych mistrzów. Także jestem tej książki bardzo, bardzo ciekawa i kładę ją sobie na samą górę stosu. Ostatnia książka, o której chciałam Wam opowiedzieć, to książka z serii Z Rozą wydawnictwa poznańskiego pod tytułem To nie przystoi, czyli nieprzyzwoite nawyki znanych i szanowanych. I dowiadujemy się tutaj na przykład, kto powiesił szczura pod zarzutem zamachu stanu, albo dlaczego Ryszard Wagner rozmawiał ze swoim psem, jaką obsesję miał Nikola Tesla, jakie grzechy w wieku 18 lat popełnił Isaac Newton. I wiele, wiele innych historii. Już sobie przeglądałam tę książkę i myślę, że to będzie fascynujące, ponieważ pokaże osoby znane nam z historii w zupełnie innym świetle. Być może zburzy nam obraz, jaki sobie wytworzyliśmy w głowie, być może sprawi, że zapałamy do nich większą sympatią, a być może sprawi, że już nigdy nie spojrzymy na te postacie historyczne w sposób całkowicie poważny. Moi drodzy, to wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Oczywiście nie są to wszystkie nowości książkowe, które mnie zainteresowały w październiku. Jest ich znacznie więcej i na pewno pojawi się jeszcze jeden film tego typu w tym miesiącu. Proszę powiedzcie mi, czy zainteresowałam Was którąś z tych książek? Czy również zapałaliście taką miłością, zobaczywszy tylko okładkę i wnętrze którejś z nich? Co chcielibyście przeczytać? Co może już znacie i polecacie? A teraz żegnamy się i widzimy się już za tydzień. Pa, 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 pa.